Dzień dobry Państwu, z tej strony Marcin Janowski z Bydgoszczy. Chciałem się pokrótce przedstawić mój punkt widzenia, moją sugestię na temat kolektywistycznego stylu życia. Co rozumiem poprzez kolektywistyczny styl życia? Każdy z nas oczywiście sobie musi zadać takie kluczowe pytanie, po co mu to? Czy to mu się opłaci, czy nie? No faktycznie w jakiejś formie, nie żeby w sposób wyliczony, ale no wszystko w tej formie musi jakoś też podlegać jakiejś analizie. A więc jeżeli chodzi o kwestię osobistą, jak ja rozumiem pojęcie wyboru, co mi da mi osobiście życie kolektywistyczne. Mi osobiście życie kolektywistyczne daje zdecydowanie lepszą komunikatywność z innymi ludźmi, lepsze, bardziej, że tak powiem, obiektywne postrzeganie innych ludzi, a więc ćwiczę to na samym sobie, powiedzmy już tam jakiś czas, no dłużej jak pół roku, i przykładowo patrząc na jakąś tam ładną kobietę, nie sugeruje się tylko jej wyglądem, nie, po prostu nie patrzę na człowieka poprzez jakąś hierarchię jego wyglądu, czy jakiegoś tam prestiżu, czy jakiegoś statusu społecznego. Oczywiście zachowuję zdrowy rozsądek i też ostrożność, w sensie nie nawiązuję się z każdym jakiś tam kontaktów, nie wchodzę z każdym w rozmowy, dlatego tu zdrowy rozsądek, oczywiście to wszystko jest zachowane, żeby nie narażać się na jakieś niepotrzebne niebezpieczeństwa. Ponadto co? No, komunikatywny zdecydowanie. Przede wszystkim powiem Państwu uczciwie, że na swoim przykładzie zauważyłem, że czego się nie spodziewałem, zdecydowanie lepiej po prostu mniej się męczę w postrzeganiu innych ludzi, czyli innymi słowy, nie jestem tego jeszcze może na 100%, ale przewiduję, czuję przynajmniej, nie jestem tego, oczywiście nie mogę tego udowodnić, ale z własnych jakby odczuciach widzę, że mniej zazdroszczę, mniej się zdecydowanie ustawiam jakąś pychą, zarozumiałością. To są też takie rzeczy, które jak gdyby mniej obciążają moją psychikę, że się niepotrzebnie nie denerwuję rzeczami, które i tak mi nic nie dają. Potem właśnie w związku z tym, że zwiększyła się ta komunikatywność we mnie, to troszeczkę przestałem się ogradzać jakimiś murami i to samo takimi niewidzialnymi murami w postaci, że no nie będę przecież tam się tam udzielał, tam uzewnętrzniał, może nie, ale nie będę za dużo dyskutował z tym, z tamtym, jeżeli w tym nie mam żadnego jakiegoś interesu. Proszę Państwa, do czego zmierzam? Nie chcę tutaj służyć jako jakiś przykład, tylko po prostu no niejako troszeczkę to na sobie przeeksperymentowałem i powiem tylko tyle, że naprawdę są tego tylko pozytywne skutki. Spokojniejszy ogólnie umysł, lepiej się śpi, mniejsze są stany depresyjne, jakieś złe samopoczucia, jakieś takie w mniejszym stanie są. Te wszystkie negatywne takie nastroje są po prostu w mniejszym stopniu, zdecydowanie mniejszym stopniu, bez żadnych jakichś dodatkowych kursów u psychoterapeutów i tym podobnych, nie? Jak niektórzy chodzą oczywiście. A więc do czego zmierzam? No, jest to przede wszystkim duża korzyść osobista pod takim kątem, że człowiek nie musi się niejednokrotnie użerać sam ze sobą. Stając się sam bardziej, w cudzysłowie, lepszy, znaczy nie chcę się tam robić świętego, ale stając się sam, jak ja to nazwałem, kolektywistyczny, a zaznaczam, nie musi być nazwa kolektywistyczny, możemy użyć inne słowo. Ja akurat użyłem takiej terminologii, bo ona mi najbardziej pasowała, ale jeżeli Państwo zasugerują jakieś lepsze, żeby się tak nie wiązało, może z zaszłą komuną czy coś, bardzo jestem otwarty tu na propozycje nazewnictw, bo no, ja akurat nazwałem tak, inaczej no, nic innego mi akurat nie przyszło do głowy, ale jeżeli Państwo coś ciekawego mi zaproponują, na pewno skorzystam. A więc korzyści osobiste.
stylu kolektywistycznego, no to są właśnie takie, że człowiek się po prostu mniej zadręcza. Nawet jeżeli ma kłopoty, to się mniej nimi zadręcza. Druga rzecz, dużo lepsze są relacje, dużo lepsza jest komunikacja z otoczeniem. Trzecia rzecz, dużo lepsze radzenie w trudnych sytuacjach. I czwarta rzecz, jakby nie przejmowanie się jakimiś, można powiedzieć, nieosiągniętymi celami w sensie materialnym. Jeżeli, nie wiem, nie kupię sobie jakiegoś luksusowego przedmiotu czy czegoś, to ja wtedy będę popadał w jakieś depresje, załamania czy jakiś zły stan, właśnie na zły nastrój. Czy nie pojadę na jakąś wycieczkę, no to wtedy też się tutaj załamie, czy będę tutaj rozżalony na innych, no to takich sytuacji faktycznie jest zdecydowanie mniej, czyli innymi słowy jest dużo większy spokój wewnętrzny. No i jest, proszę Państwa, dużo większa chęć, gdzieś automatycznie się to wytwarza do jakiejś nauki, do poznawania i tak dalej. Człowiek nie robi z takich rzeczy jakiegoś, czyli ja zauważyłem też po sobie, że dużo większą ochotę mam na jakieś czytanie różnego rodzaju literatury, też często gęsto technicznej, trudnej, która na ogół jest dość nudna, a jakoś no taką uzyskuje jakąś cierpliwość, której zawsze często mi brakowało. A więc polecam, jest to naprawdę coś, co warto spróbować. Na pewno to nie boli, na pewno nic na wskutek tego człowiekowi się, człowiek, no, uważam, że na pewno nic na wskutek tego typu praktyki nikomu z Państwa się nic nie powinno stać. Ja rozumiem przez to, że człowiek kolektywistyczny po prostu burzy te mury, które naokoło siebie potrafi wytworzyć, na przykład osiągając jakiś sukces, dorabiając się jakichś pieniędzy, zaczyna się niejednokrotnie człowiek izolować w obawie, żeby tych pieniędzy nie stracić, to się zaczyna izolować od innych, że no, czy z tym tutaj mogę rozmawiać, czy on mi nie zaszkodzi, a czy w ogóle nie zaszkodzi na mój prestiż, czy z tym mam sens rozmawiać, czy z tamtym, czy jest w tym interes, czy nie jest w tym interes. Często ludzie zauważyłem, że lubią sobie zaśmiecać głowę takimi niepotrzebnymi informacjami, które zdecydowanie przynoszą więcej szkody jak pożytku, i w momencie, kiedy człowiek stara się przeprowadzać taką podstawową pracę nad sobą, taką oględną, ale podstawową u zasad, to wyłapuje takie wszystkie właśnie niuanse, takie szkodliwe dla niego rzeczy i po prostu stara się minimalizować, wyzbywać tego. A więc na własnym przykładzie widzę, że to ma sens. Po prostu troszeczkę to życie się zaczyna poprawiać. No i polecam to właśnie ze stopy takiej prywatnej i uważam, że nawiązaniu do kolektywistycznej demokracji spółdzielnościowej, to tego typu nastawienie, jeżeli przykładowo mamy ludzi, na których byśmy głosowali, którzy by na przykład mieli być naszymi tam przełożonymi w jakichś tam sprawach ogólnych, może przełożonymi, nie, przedstawicielami naszymi w jakichś sprawach ogólnych, no to zdecydowanie osoba o takiej postawie humanistycznej, kolektywistycznej, ona nie byłaby tak negatywnie nastawiona, że tak powiem, do ogółu i tylko nastawiona na swoje indywidualne korzyści, a więc zdecydowanie można byłoby bardziej na takiej osobie polegać, że w moim problemie, w na przykład jakiejś sprawie, którą chcę załatwić, to mi pomoże tą sprawę załatwić, albo przynajmniej spróbuję ten temat jakoś tam rozwiązać, a nie, że z góry, jeżeli przeliczy czysto materialnie, że to się nie opłaca, to nie ma w ogóle o czym gadać i owszem, wysłucha, przytaknie, no bo żeby po prostu dobrze wyglądało, ale na tym temat się kończy i nie ma tu jakiejkolwiek dalszej nici porozumienia. A więc to też uważam, że byłby warunek takich wszystkich osób publicznych, że jeżeli faktycznie byłyby konkretne przeciwwskazania, że no nie ma krzty w sobie takiej właśnie humanistycznych zasad, humanistycznego podejścia do innych, nie ma krzty spełnionych takich warunków kolektywistycznych, no to nie może zajmować żadne jakieś tam konkretne stanowiska. Jeszcze raz proszę o wszelkie sugestie na mailika. Zapraszam tutaj do